Insignia 5 Markiego Klewer. O pierwszych wrażeniach i o zawartości zestawu opowiedziałem Wam już w poprzednim filmie, a pora teraz na podzielenie się spostrzeżeniami z kilkunastodniowej eksploatacji tego telefonu. Jak widzicie, obudowa dobrze znosi próbę czasu i intensywną eksploatację. O telefon specjalnie nie dbałem, a mimo to, pomimo braku naklejenia folii na wyświetlacz, ekran nie został porysowany, więc chyba jest dosyć odporny. Przynajmniej nie dbałem o niego w żaden sposób, zdarzało mi się nosić, przyznaję się, bez bicia telefon z kluczami w kieszeni. Rys jak dotąd, przynajmniej takich, które by się rzucały w oczy, nie widać. Również z tyłu jest wszystko ok. Było kilka twardych lądowań, nic się nie stało, wszystko się trzyma, telefon nie skrzypi, nic nie lata. Także jeżeli chodzi o budowę, ocena pozytywna, jak najbardziej. Zajrzyjmy może krótko do menu, bo tego Wam nie pokazywałem dotąd, więc może przyjrzymy się, co tkwi w tym telefonie. Na początek może taki mały pokaz, odblokujemy ekran. No i cóż, przejdziemy może przez aplikację. Co dostaniemy od producenta w standardzie? W zasadzie czystego Androida, aczkolwiek dołoży nam tutaj kilka rzeczy, na przykład Cool Reader, czytnik e-booków. Mamy eksplorator plików również fabrycznie tutaj zainstalowany, nie musimy go pobierać. Jest Go Clever Games. To jest osobny sklep z aplikacjami dedykowany urządzeniem Go Clever. Jest tam troszeczkę prostych gier, głównie dla dzieci. Ceny zróżnicowane od darmowych po 11 zł. Przejdźmy dalej może. Na kolejnej stronie, cóż nam się objawia? Przeglądarka pakietu Office, dostęp do biblioteki Legimi. Również mamy. No i ważna rzecz, nawigacja Mireo via GPS. Nawigacja bezpłatna obejmuje w wariancie tym darmowym, wgranym już w telefon, mapy Słowacji, Czech i Polski. Niestety trzeba samemu już później pobrać, oczywiście bezpłatne na szczęście, ale trzeba samemu pobrać wskazówki głosowe po polsku, bo fabrycznie nawigacja przemówi do nas po angielsku. No i w ogóle słuchajcie, z tym angielskim to jest ciekawa sprawa. No, bo spotkacie go w każdym chyba miejscu tego telefonu. Uśmiałem się niekiedy do łez, ale prawda jest taka, że menu nie zostało przetłumaczone zbyt dobrze. Wręcz powiedziałbym, nazywając to wprost, niedbale zostało przetłumaczone. W zasadzie gdziekolwiek byście w menu się nie poruszyli, natraficie na anglojęzyczne wstawki. A ot choćby. Zobaczmy, jak wygląda zarządzanie kartami SIM. Przy okazji to zobaczycie. Oczywiście to jest dual SIM. Jak widzicie, mamy dwa zasięgi. Ten pomarańczowy to jest karta Aero w tej chwili wstawiona, czyli z Aero 2 współpracuje, potwierdzam, działa i nie wymaga żadnych dodatkowych kombinacji, wystarczy wpisać APN darmowy w ustawieniach i gotowe. No i wejdźmy. Jak widzicie, każda karta może zostać osobno włączona, wyłączona. Karty można nazywać po swojemu, można nazwać domyślnie. Tu co ciekawe, T-Mobile wciąż się nazywa ERA i jest oznaczona niebiesko, no ale niech tak będzie. Nie chciało mi się tego zmieniać. No i już mamy informacje o karcie SIM, ale tutaj mamy default settings. Fajnie, nie? Przechodząc dalej, to od razu też Wam jeszcze o tym opowiem. Każdej z kart można przypisać domyślne zadania. Inna karta może domyślnie obsługiwać połączenia głosowe, inna połączenia wideo, inna wiadomości, inna połączenia danych. No oczywiście połączenia wideo z połączeniami danych idą zawsze w parze. No tym niemniej możecie sobie to poprzełączać. Jeżeli tego nie zrobicie, jest też opcja taka, że telefon przy każdej czynności będzie Was pytał, której karty ma użyć. No fajnie, fajnie ta obsługa przebiega. Nie sprawia problemów działanie, przełączanie się między kartami, no ale spójrzcie, na końcu znów po angielsku. I tak dalej, w zasadzie gdzie byśmy się w menu nie poruszyli, pojawi się znowu coś po angielsku. Proszę bardzo, użycie danych. Overview. Jak to wygląda? No, wygląda to, powiem szczerze, trochę tak, no tak byle jak. Szkoda, że nie przetłumaczono, bo w zasadzie poza tym wpadek nie widzę. System działa bardzo porządnie, bardzo stabilnie to chodzi, całkiem szybko. Telefon może nie jest demonem prędkości i wydajności, ale w codziennym użytkowaniu, wierzcie mi, działa zupełnie bez zarzutu. No tym niemniej początkujący użytkownicy, tudzież tacy nieznający angielskiego, być może jeszcze jacyś są, mogą mieć problemy. Szkoda, bo gdyby nie to, to byłoby całkiem fajnie. Jeżeli to nie będzie Wasz pierwszy smartfon, a zakładam, że raczej takie modele wybierają użytkownicy, którzy cośkolwiek na temat smartfonów już wiedzą, no to problemów raczej nie będą mieli z obsługą, pomimo tego, że nie wszystko przetłumaczono. Na przykład menu aparatu kompletnie pominięto przy tłumaczeniu,
Wszyściutko jest po angielsku, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny. Spójrzcie. Chociaż nie, skłamałem. Proszę, ekspozycja, ale color effect. Tryb scenerii, balans bieli, ale image properties. Tu, gdzie byśmy się nie przełączyli, znowu. Cztery pozycje po angielsku, pięć, jedna po polsku, znów po angielsku. Ustawienia kamery, to samo. Takie wrażenie troszeczkę takiego niedbałego podejścia producenta. Jak już jesteśmy przy aparacie, to tylko tak dodam, że tu po bokach jest taki pasek, w którym zmieniamy tryby. Na przykład możemy włączyć HDR czy panoramę. Oczywiście wyjaśnienie, co która funkcja oznacza, pojawia się po przytrzymaniu palcem na ikonce. I to naturalnie możemy sobie tutaj przełączać w sposób bardzo wygodny. Głębsze ustawienia, tak jak Wam pokazałem, są pod trybikiem. No i tutaj możemy również parę rzeczy pozmieniać, chociażby również włączyć efekty kolorystyczne albo programy tematyczne. Programów tematycznych jest trochę do wyboru, spójrzcie. Na szczęście są nazwane po polsku, więc... No, prawie wszystkie są nazwane po polsku, ha, ha, ha. No niemniej, raczej połapiecie się nawet po ikonkach, który do czego użyć. Tak samo jeżeli chodzi o kolory efektów, to również efekty kolorów. To również tutaj są opisane, jest przedstawiona wizualizacja na ikonce, jak który efekt wygląda. Aparat robi dosyć dobre zdjęcia, nawet powiedziałbym, że zaskakująco dobre, jak na telefon, powiedzmy, nazwijmy to, z dalekowschodniego importu. Aparat robi fajne zdjęcia, całkiem dobre filmy, nieźle, stosunkowo nieźle, i tu muszę to wyraźnie podkreślić, radzi sobie w swoim oświetleniu, nawet bez tej diody doświetlającej. Te zdjęcia dają się obejrzeć. Zobaczycie je w serwisie mgsm.pl w dziale testów albo na karcie katalogowej tego modelu. Postaram się również wkleić próbki filmów. Nawet się pokusiłem o nagranie filmu w niemal całkowitej ciemności. Też coś widać, zaskakująco dużo widać, nawet powiedziałbym. No i kolejnym zaskoczeniem jest zoom cyfrowy, którego efekty tu dają się obejrzeć. Może nie są zbyt szałowe jak zwykle przy zoomie cyfrowym, ale nie są takie tragiczne jak zazwyczaj. Wrócę jeszcze może na chwilę do menu, bo jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że jest tutaj całkiem porządnie działający dyktafon. Dyktafon ten wyposażono w... Dyktafon ten wyposażono w kilka opcji zapisu o różnej jakości, no i w różnych formatach, co za tym idzie. Jest również kilka trybów zapisu. Tak naprawdę ich efekty, no powiem szczerze, na moje ucho niewiele się różnią. Być może już w konkretnych zastosowaniach sprawdzą się lepiej. Tu mamy na przykład tryb spotkania albo wykładu. I bardzo możliwe, że jest wtedy działa jakiś algorytm zmieniający odpowiednie parametry zapisu. No i jeszcze są efekty zapisu, czyli usuwanie echa, szumów i tak dalej, albo automatyczna kontrola poziomu. Jeżeli to wszystko jest włączycie, to wszystko jest zaznaczone na włączone, naprawdę zapisuje w dobrej jakości dźwięk. Można tego telefonu użyć jako dyktafonu z powodzeniem. Można też go użyć jako radyjka przenośnego. Jest radio FM, gdzieś tutaj mamy. Zgubiłem radio, jest radio FM, potwierdzam, proszę bardzo, jest. Możemy podłączyć słuchawki. Radio gra tak sobie, szczerze mówiąc, tutaj w centrum miasta nie wszystkie stacje było słychać. Nie wszystkie stacje było słychać, ale można przyłączyć na głośnik. Radio ma automatyczne strojenie, ma również możliwość nagrywania. No i znów, jak widzicie, wstawki po angielsku, jakby to było. Szkoda trochę, że to radio tak średnio się spisuje, bo słuchawki, które są dodane do zestawu, są jak na zestaw fabryczny dosyć zacne. Nie powiem, żeby nie. Grają całkiem nieźle, nie wypadają z ucha, dadzą się posłuchać dłużej niż kwadrans, a w przypadku zestawu fabrycznego to jest moim zdaniem spory wyczyn. Nie są rewelacyjne, ale nie są też złe. Mogą być na początek, bez problemu. W razie czego oczywiście możecie podłączyć bluetoothowe słuchawki lub dowolne Wasze ulubione przez rzeka. Jak już pokazałem Wam górę telefonu, to jeszcze powiem o jednym detalu, który troszeczkę mnie wkurzał i drażnił. Ten przycisk. To jest włącznik i na początku strasznie go polubiłem. Z racji takiej, że łatwo go wymacać palcem, on wyraźnie wystaje, nie trzeba go szukać, ma spory skok, bardzo przyjemnie się go używa, ale użytkując ten telefon już z takiego czysto praktycznego punktu widzenia, wiele razy zdarzyło mi się, że w kieszeni spodni telefon mi się po prostu wyłączył. Prawdopodobnie kucając czy schylając się, zdarzało mi się przypadkowo wcisnąć ten klawisz i telefon się wyłączał.
Także jeżeli Wam się coś takiego zdarzy, prawdopodobnie winę ponosi ten przycisk, nie jest to usterka softu, bo kiedy telefon leży na stole, spokojnie nic się nie dzieje, więc raczej to jest po prostu przypadkowe wyłączenie. I na koniec zostawiłem klucz programu, czyli ten wspaniały zestaw z dwiema bateriami. Spójrzcie, jaki ten telefon jest paskudnie gruby. No jest gruby, oczywiście, jest gruby, jest ciężki, ale mimo to w dłoni leży całkiem fajnie. Ale dlaczego on jest taki gruby? No spójrzcie, no tutaj siedzi bateria. Próbuję to zdjąć, zeszło. Pokrywa, jak widzicie, trzyma się bardzo solidnie, to cieszy, bo nie zawsze tego typu mocowania się sprawdzają, tutaj się sprawdza. Spójrzcie, jaka ta bateria jest gruba. No. 4000 mAh, kawał porządnej baterii i z tą baterią telefon jest w stanie pracować w granicach 4. Myślę, że jak będziecie bardzo delikatnie go używać, to nawet 5 dni. U mnie tak poddawał się średnio pod koniec 3, na początku 4 doby. Ale wiecie, ja eksploatowałem go dosyć intensywnie, także bierzcie też na to poprawkę. Niestety, no, co mi się nie spodobało w tym rozwiązaniu, bo mamy dwie baterie. Ta bateria Slim to jest taka typowa smartfonowa bateria, czyli z poradnika starego smartfonowicza, ładujmy telefon codziennie. Wystarcza na dobę użytkowania, czasem nawet trochę na dłużej. Niemniej, no ta jest zdecydowanie lepsza. Ale fajnie jest nosić drugą baterię ze sobą, prawda? Na wszelki wypadek, padła nam ta, zawsze mamy drugą w odwodzie. No ale niestety, wraz z bateriami, moi drodzy, musicie nosić te plecki, bo zamiennie się nie da ich stosować. Oczywiście tych płaskich, no, siłą rzeczy na tą grubą baterię nie założycie, ale manewr odwrotny, czyli noszenie grubych plecków, a włożenie tej cieńszej baterii również nie do końca będzie dobry, bo wtedy ta bateria, może spróbuję to pokazać, pewnie się domyślacie, o co chodzi. Bateria ta lata luźno w obudowie i może nie kontaktować. Pewnie można sobie poradzić wkładając zwitek papieru pod spód i będzie to działało, no ale to jest niepotrzebne. Niepotrzebna czynność dodatkowa, pewnie da się tak użyć, ale gdyby tu był jakiś malutki, chociaż jeden zatrzas, który by tą baterię trzymał, nie byłoby fajniej? Chyba by było, prawda? Ale nie narzekajmy, i tak jest dobrze. Ten zestaw naprawdę jest fajny w przypadku osób, które często bywają z dala od źródła prądu. Myślę, że można ten telefon spokojnie polecić. Nie jest zły, naprawdę nie jest zły. Poza wpadkami przy tłumaczeniu, nie znalazłem w nim w zasadzie niczego, do czego mógłbym się jakoś tam mocniej przyczepić, co mógłbym bardzo intensywnie skrytykować. No słuchajcie, nie jest to na pewno telefon z górnej półki. Bierzcie to też pod uwagę. Jest to przeciętny smartfon z Androidem, no i z dwoma bateriami. To ważne.